Widzę, że zainspirowała cię bajka Luca. Wydaje mi się, że mam włoskie korzenie. Szlamiki słyną z międzynarodowego dziedzictwa. Skoro lubisz Lukę i Włochy, to może zrobimy na ten temat projekt. Idealne miejsce na twoje skarby. Serio? To na co jeszcze czekamy? Ciao, kochani. Też znam kilka włoskich słów. To ma być skarb? Spodziewałem się czegoś lepszego. To dopiero początek. Zbudujemy małe miasto ze styropianu. A gdzie będę trzymał swoje rzeczy? W środku. Zbudujemy dużo domków i ukryjemy między nimi twoje szpargały. Okej, to jestem gotów na tę konstrukcję marzeń. Super, proszę, to kawałek dla ciebie. Powodzenia. Nie wiem, czy zdołam to donieść. Wycisz złe myśli. Wiesz, jak to zrobić, prawda? Silencio, Bruno, silencio, Bruno. A, udało się! Świetnie, też prawie kończę. Będziemy korzystać dzisiaj z wypalarki dla lepszej precyzji. Poproście kogoś dorosłego o pomoc. Zrobiłem uroczy domek, idealny dla mnie. Co teraz? Solidny dach. Zbudujemy go w 2 krokach. Najpierw klej. I łączymy oba kawałki. Super! Ale ze mnie uzdolniony budowniczy. Gotowe! Ale nie wygląda jak włoski dom marzeń. Cierpliwości. Musimy najpierw wszystko przygotować do kolejnych etapów. Nanieście teraz szpachlę. Ukryje ona wszelkie nierówności powierzchni. Patrzcie, szpachla już wyschła, więc możemy zeszlifować powierzchnię papierem ściernym. Wyglądam jak potwór z głębin? Raczej jak potwór szlamikowy. Wciąż próbujesz udowodnić, że... Szlamiki i potwory morskie mają wiele wspólnego, to fakt! O, Sammy. Nawet twórcy Luki powiedzieli, że inspirowali się iguaną. W takim razie ja zrobię super miasto i zzielenieję z zazdrości, jak je zobaczą. Niech ci będzie. Pomalujmy nasze domki. Ach, jakie to odprężające. Da, 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 di. Da, 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 da. Dobrze. Dobrze. O, Susan, miałaś rację. Są niesamowite. To może pora wprowadzić do nich pierwszych mieszkańców. Hop. Mój jest mały. Dla rodziny szlamików. Mój będzie zawsze otwarty. A wy gdzie chcielibyście mieszkać? Dodajmy trochę tekstury farbką akrylową. Andiamo! O nie, te drzwi są za małe! Jak moja rodzina szlamików wejdzie do środka? Może jakoś się zmieszczą. Przecież szlamiki są różnej wielkości. Ale spokojnie, mam większe drzwi. Weź je i nie powtarzaj tych samych błędów. Dzięki, Susan! No i to ja rozumiem! Ostatnie szlify, ludziska! Młotek! Bum, 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 bum! Tak na wszelki wypadek! Rety kotlety! Znalazłam jakieś skarby! To moje! Zapomniałam o nich. Nasze domki nie będą miały centralnego ogrzewania, więc zrobimy kominki. Bellissimo! Genialne! Dzięki. Czekamy teraz, aż wyschnie. To może potrwać. Ale znamy się na edycji, więc wy nie będziecie tyle czekać. Komin gotowy. Tada! A ten będzie dla Sama. To miasto nie przetrwa bez morza. Do roboty! Mamy już 2 domki, ale to jeszcze nie koniec. Zajmę się tym, luzik! A ja zrobię kamienisty brzeg. Znów przyda nam się styropian. Ale tym razem zmienimy trochę kształt. Narysujemy owal. O tak. Patrz! Pasują mi łuski, co nie? Chcesz się przemienić tak jak Luca i Alberto? pracować. Co powiesz na wodę? Aaaa! Tak to nie działa! Teraz muszę wyschnąć, żeby wrócić do pierwotnej formy. Ups, zapomniałam o tym. Nie spiesz się. Uwielbiam wycinać wypalarką, ale wy poproście kogoś dorosłego o pomoc. Okej, znów jestem sobą. Wow, ale szybko. Tak w ogóle to skończyłam wycinać nasze wybrzeże. Wygląda jak płaski kamień. Zaraz się tym zajmę. O tak. Okej. Ale ekstra! Nagram ten etap jak prawdziwy reżyser! Gotowe! Teraz pokryję to szpachlą, o tak, i zaczekam aż wyschnie. Potem wygładzę wszystko papierem ściernym. Nie musicie się spieszyć! Nie każdy zna sztuczki edycji filmów jak Susan. Zajmijmy się malowaniem. Użyję gąbeczki, żeby przejścia były płynne. Ale ładny kolor! Chciałabym tu popływać. Ja zrobiłam błękitny dom! Lubicie morskie kolory ludziska? Jeśli tak, to łapka w górę! Z morza wychodzimy teraz na brzeg. Zmieńmy kolor. Susan, patrz! Ruszam się jak morska igłana! Masz nawet wodorosty. Rodzina Luki robiła z nich ubrania. Niedługo będziesz mógł wyjść na brzeg. Nie mogę się już doczekać! Te liście są mega oślizgłe! I kto to mówi? Dobrze, będę się spieszyć. W końcu! Już zacząłem hodować mech na głowie! Możemy nim ozdobić nasze wybrzeże. To pójdę wyhodować więcej! Spójrzcie, mamy tu zielone roślinki. Pomożesz mi? Wypalarka to nie jest moja mocna strona. A wy, kochani, poproście kogoś dorosłego o pomoc. Super! Pójdę zająć się moim mchem. Spryskaj mi tu wodą, Susan. Co za orzeźwienie. Wow. Trzymaj swój dach. Dzięki, a tu masz mech. Piękne to wybrzeże! Możemy zacząć budować miasto! Wspaniale! Nic mi nie jest! Nie patrzyłem, gdzie idę! Dlatego musimy zrobić latarnię! O, jak mogłam o niej zapomnieć! Niełatwo mnie połamać! Mogę nawet nosić na głowie całe budynki! Super! Ale i tak muszę zbudować tę latarnię morską! No, pamiętam, jak rybacy łapali w sieci potwory z głębin. Czyli ja też jestem potworem morskim. Chyba szlamikową niezdarą. Lepiej pomóż mi wycinać kolejny element. Będzie w kształcie cylindra. Nie, Susan, to koniec. Muszę wracać do swoich włoskich korzeni. A którędy do Włoch? Ach, Sammy, jak chcesz wyruszyć w podróż, to proszę, ale najpierw pomóż mi dokończyć ten projekt. Dobra, w końcu to też cząstka Włoch. Poproście kogoś dorosłego o pomoc, kochani. A potem możecie się popisać zdolnościami artystycznymi, jak ja. Biała latarnia będzie dobrze widoczna w nocy. Może pojedziesz ze mną? Przydałby mi się partner we Włoszech. Okej, Sammy. Jeszcze się przekonamy. Co mówiłaś? Rety kotlety! Zrobiłam wielką... Kreskę! To super! Będzie ją jeszcze lepiej widać. Okej, już myślałem, że kompletnie zawaliłam sprawę. Dodajmy kilka detali, na przykład małe okna i wielkie wejście. Chcecie zobaczyć ten widok? Warto wywiesić flagę dla rybaków i potworów! Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Jesteś najlepsza, Susan! Zrobimy tu jeszcze balustradę, żeby uniknąć wszelkich wypadków. Pora zająć się miastem. Nakładam klej na podstawę i umieszczam pierwszy dom. Patrzcie, ale to miasto się szybko rozrasta. Zostało nam jeszcze kilka gwoździ, więc zbudujemy z nich płotek. Ej, a gdzie niby ukryjesz swoje skarby? Tutaj! Te kredki będą pierwszymi mieszkańcami naszego wybrzeża. Chcecie przejść się ze mną po tym mini-mieście? Wspaniale! Cieszę się, że nigdzie nie jedziesz, choć miałam wątpliwości. Nie, mam już cząstkę Włoch w domu. Całe miasto na moje skarby. Ale ładny bałagan. Też chcecie zrobić taki projekt? No, łapka w górę, a my trzymamy mocno kciuki. Zostańcie z nami. Stworzymy jeszcze wiele projektów. Ciao! Ciao!